Witam Was serdecznie na Świdnicy. Na Świdnicy chodzą sobie po polu rolnicy. Coś jest, ale tu naprawdę było słomy od groma. No, taki gdzieś się złapał większy, potem coś wychodzi. No zabrakło oczywiście posiewie deszczu. Jakby inaczej, dobrze chyba, że siałem powoli. I te 7,5 na godzinę, bo tutaj są kamienie. No tam właśnie sobie leży. I tu będzie jeszcze akcja. Zbieranie tylko kiedy. Tu wiem, że przestawiłem sobie szerokość siewnika na 296. Potem wróciłem na 298 i tak już siałem. Tu tylko gdzie mniej słomy oczywiście było, to jest trochę lepiej. Ale tak się frędzlował. Tu bardzo mocno są takie w kupce. Ja wiem, czym to jest spowodowane. Właśnie tymi kamieniami. Bo koło było podrzucane i robiło więcej obrotów. To mi wyszła zwiększona norma gdzieś o 20%. Ale zobaczcie, co ten agromasz tu się ojadł. Zobaczcie, ile tutaj taki właśnie jest. Cyk, cyk, cyk. To taka właśnie górka jest bardzo kamienista. Tu jak chyba przyjedziemy świnią, to będzie łyżka za łyżką. No ale on w tym piachu wpadł głębiej i on jest. No wychodzi dopiero. Zobaczcie, gdzieś tam się coś się tu pojawia. Coś za co, nie ochlał się oprysku, no to po prostu będzie go. Ja tu na górce 20 sztuk na metrze 15, to tak na piątą klasę będzie ekstra. No i tak sobie mówię, idę sprawdzić, co tutaj jest. No największy po grochu. Nie wiem dlaczego. Chyba najbardziej rozpulchniona ziemia. Czyściutkie pole. Jakieś tam kamienie na górce też były. Tam też może nie jest rewelacyjna obsada, bo może trochę za bardzo grzałem, no ale na tej górce. A na górce 10-15 sztuk to jest wystarczające. Niby coś we wtorek ma spaść od 2 do 5 litrów, no i to byłoby super. Jeśli chodzi o ten, bo... No. Ale już mędy są, no to już widzę jak latają nawet po tym rzepaku. No i teraz się zastanawiam, czy jakimś perytroid jest w domu? Czy poczekać spokojnie, bo to jest za prawą tą buteą. Czy poczekać spokojnie do następnego po deszczu i jechać w środę. Przyjechać tu jeszcze polizać, żeby chociaż tak mniej więcej było widać, gdzie mam jechać, bo te ścieżki dalej są niewidoczne. No i w tej słomie po prostu, w tej macie sobie leży. No ale jakieś te pierwsze sztuki są. Wydawało mi się, przyjechałem z góry tam ulicą. Tam jest ulica. I mówię, kurde, jest. Jeszcze na uwrocie się przejdę zobaczyć. Oset jest, bo musi być. Proszę, jaki fajny. I to co, metazachlor go nie wziął. No, wiedziałem, bo to suche warunki. Zobaczcie, mało co nawet tych samosiewów. To chociaż tyle jest tak dobrze, że ich tu nie ma wiele. Ich tutaj nie ma wiele. Nie no, obsada, jeśli to się utrzyma, to będzie na tym pracować. Tylko, że znowu jest ten sam problem, no. Ziemia niby wygrzana, niby to, no bo tutaj po trzy dychy smażyło z nieba. No jest! Za dużo to też niezdrowo. Hybrydy 50 sztuk. Tyle tu zakładałem, 52 kilo ukręciłem. Nawysiało się więcej, z 2,4, 2,5. No ale część powschodzi późno. To taki będzie chyba niedotrzepaniec. Zobaczcie, mimo że powoli jeździłem i ten, jakie to jeszcze bryły zostały. No ale dobra. No i tutaj na przykład było wałowane. Na przykładu. Tu jest mój szóstka odbitka, powinno być go najwięcej. Tu gdzieś wiem, że było wałowane. Dwa te przejazdy. Ten nie był wałowany. I powiem Wam, że na tym wałowanym wcale nie jest lepszy. Tak dla testu było przejechane. Tu coś widzę bardziej. Jeszcze to nawet widzę, że chodziłem, albo ktoś se chodzi. Z buta nie idzie po drodze, tylko idzie po tym. Po polu mi się wydaje.
sobie chodzą tam mieszkańcy Jakubowa. Trzeba było i tak ten metazachlor tutaj czasnąć i liczyć na to, że się uda. Tak teraz to wygląda, by się tutaj coś tutaj ktoś sobie jeździł. No dobra, wracamy. No zasiane jest, jakaś tam obsada jest. Dla mnie 30 sztuk na metrze kwadratowym to jest wystarczające, żeby poprowadzić łan. I to właśnie w zależności od gleby. Ale rzepak wtedy mam miejscóweczkę i on się nam rozrośnie. To tak musiał się cały czas schylać. No i teraz fakt, właśnie wam pisałem wcześniej. Na przykład 100 kg polifoski. 100 kg polifoski. To co by to było 100 kg polifoski? 100 kg polifoski odpowiadało się równowartości 3 ton wapnia. Skoro załóżmy tutaj nawaliłem potasu, fosforu dwa razy pod kukurydzę w podsiewacz, no to idąc tym tokiem rozumowania, pod kamieniem jeszcze wilgotno jest. No takie kurde z 15-20 litrów jakby się przysmarowało, to byłoby super. Tu już widać, że rolnik jechał chyba traktorem. To rolnik Chris John Deere tutaj chyba pędził. Albo Kubuś tak tutaj ciężko mu było. No i właśnie tu jest wałowany. O. Wygląda to dobrze. No, wygląda to na równo. Naprawdę tak fajnie. Już się na to patrzy. Już nie jest tak krzywo jak było. Tylko nie w tym rzecz. Nie chodzi to krzywo czy prosto. Tylko żeby on był. No warunki były jakie były. I gdybym wiedział, że Kubuś tak sobie będzie szedł z Porto, to bym dawno Kubusia puścił na Porto, a ja bym John Deere'em wojował. I trzeba było tak zrobić. Trzeba było tak zrobić. No i zaraz dojdziemy do miejsca. O, dobra, tu było wałowane właśnie do tego słupa kawałek i skończone. I szybko tutaj wam dwa słowa opowiem o swoim doświadczeniu. No i tu jest wałowane, jak już widać. I on wcale nie jest większy, mimo że tu było wałowane i tak go też szukałem. Dzisiaj właśnie to miało być, że to nie jest, bo widzicie, to jest, że on gdzieś ma problem. Może troszkę więcej wilgoci zostało, dlatego że to było wałowane, ale później dojechał wał, tak? I to też była ziemia bardziej już ubita, aniżeli po tym. No i tak po tym wałowanym wyszedł, ale on jest mniejszy. I teraz nie wiem, czy to wałowanie go po prostu gdzieś wstrzymało, ubiło tą bryłę i on ma większy problem. Moim zdaniem nie powinien mieć, bo przecież wały są, niektórzy mają te 6-metrowe ciężkie 3-3,5 tony i no tu już widać mniejszą obsadę. Tu jest troszkę większa obsada. Wiecie, te wały ciężkie mają. No i tak też znajomemu kiedyś jeszcze kilkanaście lat do tyłu, jak miałem Lambo, tam gdzieś miał 2-3 lata Lambuzi, też właśnie takie było i pytałem się, jak to wałować. Mówi, ile wlezie? No to gaz. No widać, że tam, jeśli chodzi o obsadę, to on będzie. Tylko pytanie, jaki on będzie? No i przydałoby się na to wszystko przysmarować RSM, ale dopiero bliżej weekendu ma być jakiś większy opad. Tu jakoś tak nie ma problemu z samosiewami, jak na jednym kawałku, znaczy na dwóch mam taki. Tam właśnie co na PEG, że są dwa kawałki, to tam jedna pszenica bym powiedział. Tu widać od razu moje ścieżki, gdzie kiedyś były z pszenicy. No i tu jest wałowane. I tak kurde, bym powiedział, że mniej tego rzepaku po wałach, aniżeli normalnie. Tak to przynajmniej wygląda, ale tak spojrzysz, no to ten rzepak jest, no. To ten rzepak jest. No i tu już nie było wałowane, bo tu jest nasza ścieżka. Przechodzimy i teraz nie wiem. No i też go tutaj nie widać. A powinno być. Rolnik nie grzał. Albo też po prostu, o, tu jest fajny rządek. O, tak to powinno wyglądać, nie? Cyk, 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 cyk. A później jest dziura.
No i teraz pytanie, co tu się dzieje z nim? Bo zobaczcie, mimo wszystko jeszcze tutaj jest kęs wilgoci w ziemi. Ona jest ciepła. No i pytanie, gdzie ten rzepak jest? Dlatego właśnie chciałem tutaj siać co każdy lejek, bo bym siał co drugi, wypadły mi takie dziury, bo tak ten rzepak jest rozrzucony, załóżmy, tu jest, tu go nie ma, tu jest, tu jest, tu jest, tam jest, o, tam są, tam, tam, tam i mówię, nawet gdyby, o, no wydaje mi się, że dopiero wychodzi, gdzieś spod tej bryły musi wyjść. Nie chciałem też prasować tej ziemi, bo przecież, czy bardziej się już chyba nie dało wyprasować tej ziemi, bo tą włókę, no i tutaj tak już jest troszkę lepiej i wydaje mi się, że właśnie ten niewałowany jest trochę większy. Nie wiadomo, jak później to by miało się do odbicia, ale tu już nie jest wałowany i tu się dużo lepiej ta ziemia rozsypała. Na tym dole poszło więcej wapnia. To taki jakiś fajny mijaczek, ale to nie przeszkadza w rzepaku. No i nic, to już będę zaglądał. Będziemy pryskać. O, tu na przykład zobaczcie, jaka fajna obsada się trafiła. No i wydaje mi się, że tu jest dół. Więcej wilgoci po prostu było, nie? Aniżeli na tym odcinkach, ale widać, że temperatura sprzyja, jeśli chodzi o robaki. Ale na razie nie sieje paniki, bo mogły być. Zrobić troszkę małe splądrowanie. No i czekamy po prostu na resztę. No. No zdarzają się takie właśnie większe bryły, no, jakieś chwaścioki, tu coś tam te, tu tak w cieniu. Tu też było przewałowane, mówię, przewałuj. Romania, jak jesteś, to pierwszy taki objazd, to wiadomo, że to się wszystko trochę, mówię, ciąga gdzieś po boku, po tym to przejedź. No i wydaje mi się, że to po prostu rodzaj gleby miał tu wpływ na wielkość tego rzepaku, bo zobaczcie, tam wyżej wałowane i już jest inaczej, aniżeli tutaj. Tu już nie wałowane obok. No dobra, będziemy obserwować. O, proszę, jaki drut. Ach. Tu wszystko jest. Pozdrawiam.